sobotę 27 sierpnia rykiem motoru żużlowego przed Muzeum Częstochowskim otwarta została wystawa poświęcona 70-leciu żużla w Częstochowie pod nazwą Od Waldemara Miechowskiego Wszystko się zaczęło. Na otwarciu wystawy pojawiło się wielu znakomitych gości w postaci byłych żużlowców włókniarza, przedstawicieli Rady Miasta i inne osoby związane z częstochowskim włókniarzem. Na uroczystości nie zabrakło również głównego bohatera, Waldemara Miechowskiego, od którego wszystko się zaczęło. Nawet nie wiedziałem, że takie zawody będą istnieć w Częstochowie, bo odmówili jazdy wyścigu kolarze i szybka reakcja działaczy uruchomiła wyścig na motocyklach, bo okazało się, że tych motocyklistów jest więcej niż kolarzy. No i biegi, półfinały, finały i z tego wynikło, że ruszyłem jako pierwszy do przodu. I tak zakończyłem pierwszy swój wyścig w życiu. Było ich przez 13 lat, gdzie nie dostałem żadnych kontuzji, nikomu krzywdy nie zrobiłem na torze, także czuję się spełniony w tej branży, że tak powiem, żużlowej. A pierwszy wyścig, ten w Trzeciej Alei, który rozpoczął tą imprezę, że tak powiem, no to był wyjątkowo, bo to zrobione wszystko było tak, na kolanie, różne te regulaminy, które nie były za bardzo dobrze przemyślane, bo ocenili mój bieg jako taki, że musiałem się podpierać nogą, co było normalne, jak się okazało. To była tylko intuicja moja. Jednym z organizatorów wystawy jest dyrektor Muzeum Częstochowskiego Janusz Jadczyk, który opowiada, co zostało przygotowane na tę okazję. Można zobaczyć wspaniałe zdjęcia dokumentujące te lata zmagań ze stadionu, z różnych spotkań, z zawodów, takie dynamiczne, kiedy żużlowcy jadą, ale mamy też stare filmy, wprawdzie bez dźwięku, ale możemy zobaczyć, jak wyglądał wówczas stadion przy Olsztyńskiej, właściwie tor do ścigania się na żużlu. Możemy pooglądać licencje zawodnicze nie tylko Waldemara Miechowskiego, ale także wielu jego kolegów, tych wspaniałych żużlowców, których każdy w sercu tam nazwiska pewnie odnotowuje. Można przyjść, poznać ten częstochowski żużel, później częstochowski włókniarz poprzez plakaty zawodów, z kim jeździli, poprzez programy, te, które się skrupulatnie zawsze wypełnia na zawodach, poprzez różnego rodzaju odznaczenia, medale, puchary, szarfy przypominające piękne chwile częstochowskiego klubu włókniarz, kiedy już jeździł w lidze i zdobywał te najważniejsze trofea. Mam nadzieję, że każdy znajdzie coś interesującego dla siebie, a przede wszystkim zdjęcia, które pokazują tą historię, jak wyglądaliśmy kiedyś, jak wspaniale dopingowaliśmy naszych zawodników, jak czasem polewały się łzy, kiedy nie udało się wygrać meczu. To wszystko jest piękną historią częstochowskiego żużla. Autorem wystawy jest Marek Soczyk, który o żużlu wie praktycznie wszystko. Nam opowiedział, jak wyglądało 70 lat czarnego sportu w historii częstochowskiego żużla. Ogólnie 70 lat to wiadomo, przekrój od typowa sinusoida, od sukcesów olbrzymich przez bardzo duże kryzysy, łącznie z pomysłami rozwiązania klubu. Na szczęście zawsze znaleźli się ludzie, którzy potrafili jakoś związać koniec z końcem i mamy te 70 lat żużla częstochowskiego nieprzerwanie, bo żużel ciągle od 1946 roku było i czuć i słychać w Częstochowie. Wszystkich kibiców Speedwaya zapraszamy na wystawę do gabinetu wybitnych częstochowian w Częstochowskim Muzeum, aby zapoznać się z historią żużla. Patronem medialnym wystawy jest Radiofon.